To jest 8.10. Podcast Gazety Wyborczej. W dzisiejszym odcinku... Zrzutka na las. Rozmawiamy o być może najdroższym lesie w Polsce i o tym, dlaczego Lasy Państwowe kupiły go od Kościoła. 8.10. Podcast Gazety Wyborczej. Dzień dobry Państwu. Z tej strony Dominik Ulik z Gazety Wyborczej, a moim rozmówcą jest Aleksander Gurgul, dziennikarz działu Klimat i Środowisko, autor książki Podhale, Wszystko na sprzedaż. Cześć Olku. Dzień dobry. Porozmawiamy dziś o niecodziennej transakcji, którą opisałeś na wyborcza.pl. Lasy Państwowe kupują od parafii w Zakopanem dwie leśne działki o łącznej powierzchni ponad 10 hektarów. Płacą Kościołowi 4,2 miliona złotych. Czy to jest dużo i jak cena, za którą sprzedano las w Zakopanem, ma się do średnich cen lasów kupowanych przez Lasy Państwowe? Pisanie w ogóle o tej działce było dla mnie fajnym doświadczeniem, bo jak gdyby z racji moich zainteresowań zderzyłem dwie wrażliwości. To znaczy pierwszą wrażliwością jest ta zakopiańska, czy w ogóle podhalańska, gdzie ceny nieruchomości wyskoczyły w powietrze w ostatnich latach i tam apartamenty sprzedaje się za 20, 25, nawet 30 tysięcy złotych za metr kwadratowy, więc na ludziach Zakopanym, jak gadałem na przykład z pośrednikami nieruchomości, bo mam takich fajnych, zaufanych ludzi w Zakopanym, no to ta cena nie robi jakiegoś wielkiego wrażenia, bo to jest raptem tam 41 zł za metr kwadratowy, w sensie ziemi, tak? Mówimy o lesie, a nie o ziemi budowlanej, to jest dosyć ważne, ale i tak nie robi to na ludziach w Zakopanem większego wrażenia. Natomiast ta druga wrażliwość, to jest wrażliwość leśników z całej Polski, z którymi rozmawiam regularnie i którzy mnie informują o takich transakcjach w całej Polsce, no to dla nich ta cena jest absolutnie ceną z kosmosu, którą nawet sobie nie wyobrażają. Zresztą w artykule podawałem cenę średnią dla kupionego hektara, bo Lasy Państwowe skupują przecież ziemię w całej Polsce, właśnie albo już lasy, albo grunty pod zalesianie. Ta średnia cena w 2023 roku to było nieco ponad 40 tysięcy złotych za hektar. Tymczasem cena tutaj w Zakopanem, no to jest prawie 10 razy więcej, to jest 413 tysięcy złotych za hektar. Więc to było dla mnie ciekawe doświadczenie dziennikarskie, żeby właśnie zderzyć te dwie wrażliwości. Czyli żeby usystematyzować i spróbować wyobrazić sobie to, o czym tak naprawdę rozmawiamy. Dwie działki o łącznej powierzchni ponad 10 hektarów to jest 100 tysięcy metrów kwadratowych. Jakbyś to mógł porównać z czymś, co każdy z nas może sobie wyobrazić, to do czego mógłbyś porównać tą wielkość? Wiesz, że mieszkam w Krakowie, więc tutaj najbliższe mojemu sercu są krakowskie parki i tereny zielone, no ale takim miejscem, które chyba wszyscy znają, nasi słuchacze albo większość, no to są krakowskie Błonia, na których organizowane były te olbrzymie imprezy masowe w ostatnich latach, pielgrzymki papieskie, ale też koncerty i inne tego typu wydarzenia. No to Błonia w Krakowie mają około 48 hektarów, a tutaj mówimy o 10 z jakimś małym kawałkiem. Park Jordana, który jest obok krakowskich Błoń, a który jest takim ważnym parkiem krakowskim, to jest 21,5 hektara, czyli w dalszym ciągu znacznie większa przestrzeń. Nie pamiętam tak z głowy, ile mają Łazienki Królewskie w Warszawie? Nie powiem ci, ile mają Łazienki Królewskie w Warszawie, ale sprawdziłem, że dla mieszkańców Warszawy może być pomocną informacją to, że Las Kabacki ma około 900 hektarów, czyli w przypadku tego lasu w Zakopanem mówimy o terenie 90 razy mniejszym. No i zawsze można też porównać do Stadionu Narodowego, bliskiego wszystkim pewnie Polakom. I to jest mniej więcej tak jak 6 razy działka, na której stoi Narodowy. Właśnie wygooglowałem. Muzeum Łazienki Królewskie, powierzchnia ogrodów łazienkowskich to 76 hektarów, czyli mówimy o działce w Zakopanem, która jest ponad 7 razy mniejsza. Czyli maleństwo. Ale możemy spróbować sobie opowiedzieć trochę o tym konkretnym lesie, bo tak wysoka cena może nam sugerować, że to jest jakieś wyjątkowo cenne miejsce albo jakaś wyjątkowo cenna okolica. Powiedz, co tam takiego jest, że to mogło tyle kosztować? Znaczy przede wszystkim bliskość Tatrzańskiego Parku Narodowego, to jest absolutnie walor, przy czym kiedy oceniamy to pod kątem bliskości do TPN-u czy drogi pod Reglami i wejścia do Doliny Strążyńskiej, no to musielibyśmy to oceniać pod kątem deweloperskim, tak? Gdybyśmy chcieli tam budować jakieś apartamenty, a wiemy, że tam nie wybudujemy,
apartamentów, no bo jest to las, jest to zapisane w planie zagospodarowania, no i też Lasy Państwowe przecież nie zajmują się deweloperką, więc ta cena jest wysoka, dla wielu leśników szokująco wysoka, no bo wiedzą, że tam nic nie powstanie i jedynym czym ewentualnie w przyszłości będą mogły zajmować się Lasy Państwowe, no to jest gospodarka leśna, czyli mówiąc w skrócie wycinka drzew. Ja ten las znam o tyle dobrze, że szwendałem się w rejonach ulicy Bogdańskiego w Zakopanem, kiedy pisałem książkę o Podhalu. No to jest taka okolica, gdzie właśnie wkracza ostra deweloperka, żeby jej nie nazwać patodeweloperką po prostu. Tam inwestorzy szukają miejsc, żeby wetknąć dziesiątki nowych apartamentów. Więc cena wynika oczywiście z operatu szacunkowego, który wykonał rzeczoznawca na zlecenie tutaj przed dokonaniem wpisu do Księgi Wieczystej i w ogóle przed całą operacją u notariusza. I z tego prawdopodobnie wynika wysoka cena. Natomiast jeżeli chodzi o sam drzewostan, no to tak trochę na dwoje babka wróżyła, bo nadleśniczy z Nowego Targu twierdzi, że jest on cenny i cenny nie tylko ze względu na wartość samego drewna, ale też dużo warta jest pod kątem ochrony przyrody, no bo nie od dziś przecież też na łamach wyborczej piszemy, że zwierzęta z Tatrzańskiego Parku Narodowego schodzą do Zakopanego, no to są takie właśnie leśne ostoje w mieście, w których one znajdują schronienie. Sam drzewostan oceniał nieźle pan nadleśniczy, albo nawet dobrze. Natomiast inni leśnicy, z którymi rozmawiałem, a którzy byli w tym lesie, zresztą ja też tam byłem, no oceniałem go trochę gorzej, przede wszystkim dlatego, że tam są świerki, które zamierają. Tam jest duża tak zwana halizna w żargonie leśników, tak ocenia się taki teren, gdzie albo drzewostan został wycięty, albo po prostu jest łąka i niewiele tam rośnie, więc zależy gdzie pytać, tam taką odpowiedź usłyszymy. Jedni mówią, że świetnie, inni mówią, że nie za bardzo. Te świerki mają jakieś 60-70 lat, które tam są, jodły, może trochę więcej, jodły są trochę cenniejsze, powiedzmy stuletnie, więc zależy gdzie spytać. Mówiłeś, że ten operat został przygotowany, z operatu wynika ustalona cena. Na czyje zlecenie był przygotowany ten operat? Na zlecenie parafii, która chciała sprzedać tą ziemię? I chciałem cię jeszcze zapytać, czy ta cena odpowiada tej, którą Kościół dostałby, gdyby tą ziemię kupili deweloperzy? Wydaje mi się, że w ogóle deweloperzy nie byliby zainteresowani takim terenem, bo tak jak mówiłem, tam jest obowiązujący plan zagospodarowania przestrzennego, on się nazywa Podreglami. Jasno jest tam wpisane, że jest to las i budować tam po prostu nic nie wolno, w związku z czym nie wydaje mi się, żeby deweloperzy zapłacili za ziemię, na której nic nie mogą zbudować, takich olbrzymich pieniędzy, no bo po co komu, za przeproszeniem, las. Natomiast operat szacunkowy został wykonany na zlecenie Nadleśnictwa Nowy Targ. A czy wiesz w ogóle, dlaczego parafia wystawiła las na sprzedaż? Zadałem to pytanie zarówno w parafii w Zakopanem, jak i w kurii metropolitalnej w Krakowie, a dlatego do kurii zwróciłem się z tymi pytaniami, bo odesłał mnie właśnie tam ksiądz Bogusław, czyli proboszcz parafii w Zakopanem, kiedy go zapytałem, dlaczego zdecydowała się parafia sprzedać ten grunt, no i na co zamierzają wydać 4,2 miliona złotych. Jeżeli chodzi o odpowiedzi z kurii, to skontaktowałem się z rzecznikiem prasowym kurii krakowskiej. Powiedział, że postara się odpowiedzieć, natomiast jak na razie no, nie odzywa się, więc bardzo jestem ciekaw, co mi powie rzecznik arcybiskupa Marka Jędraszewskiego. Na odpowiedź będziemy w takim razie czekać, więc pytanie z innej strony. Skąd Lasy Państwowe miały tyle pieniędzy, żeby kupić kawałek lasu za 4 miliony złotych? Lasy Państwowe, jak wszyscy dobrze wiemy, zajmują się przede wszystkim wycinaniem lasów i sprzedażą drewna, no więc to stąd miały te olbrzymie pieniądze na wykupy gruntów w ogóle w ubiegłym roku. Co ciekawe, kiedy jakiś czas temu, jeszcze za poprzedniej władzy, lasami rządzili ludzie Zbigniewa Ziobry, no to zarówno wiceminister klimatu i środowiska odpowiedzialny za lasy, czyli Edward Siarka, człowiek z Podhala zresztą, jak i dyrektor generalny Lasów Państwowych Józef Kubica, który z kolei pochodzi ze Śląska, mówili na takiej konferencji prasowej, że kondycja finansowa Lasów Państwowych jest tak dobra, że pozwala właśnie na uruchomienie takiej specjalnej ścieżki zakupów gruntów pod zalesianie w kolejnych latach. I to zrobili jakiś rok temu, może półtora, i ogłosili to z pompą, że właśnie będą kupować nowe grunty pod zalesianie albo po prostu lasy. Tylko trzeba zgłosić się do nadleśniczego z taką propozycją, żeby właśnie wycenił taki grunt i będzie można mu go sprzedać. No i akurat w tym wypadku w Zakopanem do tej sytuacji nie doszło, bo w Zakopanem Lasy Państwowe skorzystały z prawa pierwokupu, to znaczy ktoś
trzy osoby, jak się dowiedziałem, trzy osoby fizyczne chciały kupić ten las od parafii, natomiast Lasy Państwowe wtedy weszły w tą transakcję i w świetle prawa mogły skorzystać z prawa pierwokupu i właśnie tak to wyglądało w tym przypadku. Lasy Państwowe to są nadleśnictwa i regionalne dyrekcje, czyli jednostki tych lasów państwowych i one mają coś takiego jak fundusz leśny, do którego się wszyscy zrzucają i pierwotnie te działki w Zakopanem miały być kupione właśnie z tego funduszu leśnego. Ale w pewnym momencie Generalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie zdecydowała, że jednak nie da pieniędzy na wykup tej działki na Podhalu, w związku z czym pieniędzy musieli szukać w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie i w nadleśnictwach podlegających tej Regionalnej Dyrekcji. Czyli de facto można powiedzieć, tak potocznie bardzo, że na tą działkę oprócz nadleśnictwa Nowy Targ zrzuciły się też inne nadleśnictwa z Małopolski i Podkarpacia, które podlegają tejże Regionalnej Dyrekcji w Krakowie. A jakie były reakcje lokalnej społeczności, kiedy dowiedziała się, że no, parafia chce sprzedać las? Czy były jakieś protesty, czy ludzie się bali, że nie wiem, zostanie to wszystko wycięte? Czy są świadomi tego, że jest plan zagospodarowania i że nic się nie powinno tam stać? Znaczy, ja odnoszę wrażenie, że w ogóle nikt nie wiedział o tej transakcji. Bo gdyby tak było, to prawdopodobnie ludzie z okolic ulicy właśnie Bogdańskiego, o której mówiłem, gdzieś by się odezwali. Przynajmniej zadawaliby pytania. Ja znam na tyle dobrze tą lokalną społeczność, że wiem po prostu, że oni się interesują tym, co się wokół nich dzieje, zwłaszcza pod kątem takim deweloperskim. Więc gdyby usłyszeli tylko, że las, który mają dosłownie za miedzą, ma zostać kupiony, no to zadawaliby pytania. Ale w związku z tym, że te pytania nigdy nie padły, no to nic nie słyszeliśmy, ale też jakoś tak nie ma ze strony tej lokalnej społeczności zbyt wielu komentarzy na razie. To, że ta transakcja była owiana trochę taką mgiełką tajemnicy, niech świadczy to, że my dowiadujemy się o niej dopiero teraz, czyli pod koniec stycznia 2024 roku, podczas gdy ona dopinana była tak naprawdę w sierpniu i wrześniu, październiku ubiegłego roku, czyli minęły 3 miesiące i dopiero teraz dowiedzieliśmy się, że Lasy Państwowe wydały tak olbrzymie pieniądze na tą ziemię w Zakopanem. To też jest bardzo ciekawe. No, trwa audyt w Lasach Państwowych, pewnie niedługo poznamy jego wyniki. Sam jestem ciekaw, czy ta inwestycja zostanie jakoś tam oceniona przez nowe kierownictwo Lasów Państwowych. Zobaczymy. Czy poza tą mgiełką tajemnicy, pisząc ten tekst, natrafiłeś na jakiekolwiek niejasności w dokumentacji dotyczącej tej transakcji? Czy tutaj jest jeszcze jakiś haczyk, który możemy poznać za chwilkę? Na razie na papierze wygląda wszystko lege artis, natomiast bardzo jestem ciekaw i chciałbym się dowiedzieć, kim była ta trójka inwestorów, którzy chcieli od parafii kupić ten las. Bo naprawdę, tak jak rozmawialiśmy przed chwilą, trudno mi sobie wyobrazić, żeby jakikolwiek deweloper chciał kupić ten teren, na którym nie można niczego wybudować. W związku z czym, no, jeżeli ktoś nas słyszy w tym momencie, a ma taką wiedzę, to ja bym bardzo chętnie chciał poznać szczegóły tej transakcji, która ostatecznie nie została zawarta, no bo właśnie wkroczyły w nią Lasy Państwowe z prawem pierwokupu. Dobrze, ty jesteś autorem książki Podhale, wszystko na sprzedaż. W tym momencie mówimy o sprzedaży lasu. Myślisz, że ta transakcja może mieć jakieś konsekwencje dla przyszłego rozwoju Zakopanego? Czy są jeszcze jakieś grunty, którymi dysponuje parafia? Czy są jeszcze jakieś lasy, które mogą zostać wystawione? To w ogóle jest bardzo ciekawe, ta argumentacja nadleśniczego, który w pierwszej kolejności wymienia ochronę tego lasu i ochronę bioróżnorodności w ogóle sąsiedniego Tatrzańskiego Parku Narodowego jako jeden z priorytetów, który przyświecał, że tak powiem, wykupowi tego gruntu, no bo przecież nadleśnictwo jest jednostką lasów państwowych, które przede wszystkim mają na siebie zarabiać, tak? A tymczasem taki bardzo, że tak powiem, godny pochwały altruizm obudził się w panu nadleśniczym z Nowego Targu i kupił ten teren, żeby go chronić. No bardzo jestem ciekaw, jak ta ochrona będzie wyglądała w przyszłości. Przy czym no jest to dosyć takie dziwne, że kupuje się za ponad 4 miliony złotych teren, który tylko i wyłącznie się chce chronić. Jeżeli chodzi o inne grunty w Zakopanem, wiesz, nie znam aż tak dobrze struktury, natomiast Kościół oczywiście i wszystkie jego pokrewne instytucje, zwłaszcza zakony, są bardzo silnym graczem na rynku nieruchomości w Zakopanem, ale nie tylko nieruchomości, bo klasztory i zakony i Kościół, sama parafia, nie tylko ma nieruchomości, ale też prowadzi całą masę pensjonatów na Podhalu, w związku z czym tam płynie do tych instytucji właśnie przez te pensjonaty struga
pieniędzy ze strony turystów, a tak naprawdę pielgrzymów, bo kościół ubiera to jeszcze w szaty właśnie takie pielgrzymkowe. Wielu ludzi tam jedzie, żeby odwiedzić jakieś takie miejsca związane z papieżem Janem Pawłem II. Często się spotykam, jak chodzę po Tatrach, że ludzie tam nie trekkingują, nie chodzą w góry, tylko właśnie pielgrzymują. No a potem to monetyzują zakony, klasztory, które mają swoje pensjonaty i takie domy wypoczynkowe albo domy pielgrzymkowe właśnie w rejonach Zakopanego, Kościeliska, Białki Tatrzańskiej, Bukowiny. Więc owszem, to na pewno jest taka domena Podhala, że właśnie tam kościół jest dosyć silnym graczem. Też zwróciłem uwagę na to, że nadleśniczy dużo mówi o dbałości o bioróżnorodność, o zachowaniu lasu dla przyszłych pokoleń, dostępu lasu dla społeczeństwa i te słowa rzeczywiście brzmią całkiem dobrze w kontekście z informacji, które bardzo często czytamy o prowadzonych przez leśników w wycinkach. Czy myślisz, że tę transakcję można uznać za przykład takich działań, które lasy państwowe będą być może podejmować nie tylko w Zakopanem, ale też w pozostałych częściach kraju? No, jeżeli zakładamy, że wierzymy panu nadleśniczemu, Oskwarkowi, no to byłby to bardzo chwalebny przykład, wręcz bym powiedział wyjątek od reguły w Polsce. Mamy nowe kierownictwo Lasów Państwowych, które ukonstytuowało się na początku stycznia, teraz dyrektorem generalnym jest Witold Kos. Więc no, ciekaw jestem, w jaką stronę pójdą Lasy Państwowe w najbliższym czasie. No, do tej pory w tym modelu gospodarki leśnej, która zakłada funkcję turystyczno-rekreacyjną, przyrodniczą i sprzedaż drewna, dominowała ta trzecia, czyli po prostu wycinało się na potęgę lasy w Polsce po to, żeby sprzedać drewno i traktowało się po prostu lasy jak surowiec, mówiąc wprost. Nowe kierownictwo zapowiada, że będzie się to zmieniać. Zresztą już pierwsze ruchy samego ministerstwa, minister klimatu i środowiska Pauliny Henik-Kloski i wiceministra Mikołaja Dorożały świadczą o tym, że jest nowe otwarcie, nowe podejście do ochrony lasów w Polsce. To wstrzymanie wycinki czy też ograniczenie wycinki w 10 cennych przyrodniczo lasach w Polsce albo lasach podmiejskich Wrocławia i Trójmiasta jest jakimś dobrym prognostykiem. Natomiast czy oni pójdą za ciosem, czy powstaną nowe parki narodowe, czy lasy państwowe będą też kupować grunty właśnie pod ochronę przyrody, no byłaby to absolutna rewolucja i coś, z czym do tej pory w zasadzie nie mieliśmy do czynienia, a ta transakcja w Zakopanem tym bardziej mnie interesuje właśnie pod tym kątem, więc no zobaczymy. Powiedz, jak dużo lasów kupowanych jest co roku przez Lasy Państwowe? Lasy Państwowe w ubiegłym roku kupiły 5,5 tysiąca hektarów, około, nieco ponad, więc nie jest to jakaś olbrzymia czy zatrważająca ilość terenu. No, biorąc pod uwagę to, czym już dysponują Lasy Państwowe, no to jest prawie jedno, czy zarządzają, przepraszam, nie dysponują, bo pamiętajmy, że przecież oni tylko zarządzają w naszym imieniu majątkiem Skarbu Państwa, czyli lasami, no to jest kropla, bo oni zarządzają 1/3 terenu Polski. Więc sam jestem ciekaw, no pamiętajmy, że jeżeli pojawia się tak duży gracz jak Lasy Państwowe, który dysponuje tak ogromnymi środkami, bo to są miliardy złotych rocznie, no to ceny mogą być windowane, chociażby właśnie przez posunięcia takiego gracza. Do tego dochodzą deweloperzy, którzy też szukają przecież fajnych kąsków w górach, nad jeziorami, nad morzem. No wydaje mi się, że możemy się spodziewać, że właśnie takie atrakcyjne, przyrodniczo też niestety miejsca będą coraz bardziej zagrożone deweloperką, więc tutaj interwencje w postaci pierwokupu, który mają Lasy Państwowe, to jest mechanizm, na który warto patrzeć w kontekście ochrony przyrody w przyszłości, jeżeli ta ochrona przyrody leży na sercu nowej ekipie rządzącej. Dziękuję za rozmowę. Państwa i moim gościem był Aleksander Gurgul. Bardzo dziękuję za rozmowę. Ja nazywam się Dominik Ulik, podcast wydała Martyna Turska, a zmontował Oles Kalmuk. 8.10. Podcast Gazety Wyborczej.